są tak fałszywi, jak ich chusty, więc wyjeb te lui. Wolę force przytulić. Gimbom, kurwa, chuj do buzi. Wydałeś na czapę 500? No to słek, typie. Ta czapka jest skropa? To chuj nie słek, typie. W tej czapce wyglądasz jak cwel, typie. A te chujowe spodnie, chociaż opuść se, typie. Mimo wszystko, wolę wydawać tu mniej, typie, niż wydawać dużo i wyglądać jak gej, typie. Forsa, którą robię, to forsa, której chcę, typie. Jem hamburgery z Biedronki i... mówię, że to słek, typie. Ilu z was, fałszywe kurwy, do tego przyzna się, typie? Idę czyścić felgi Rari, więc spierdalam se, typie. Dla tych, co nie kojarzą wczesnej twórczości tego wieszcza narodowego, typie, był to BDOS. I teraz chciałbym, kurwa, przytoczyć pierwszy temat tego odcinka, mianowicie ten sam koleś, który, kurwa, takie wersy go wybiły do mainstreamu. Ten sam koleś, który dzwonił do Filipka, kurwa, na face to face, czy tam na Cage'u, nie pamiętam, co to było, i, kurwa, wyzywał ludzi, znaczy ludzi, Filipka, że ty, kurwa, nic nie znaczysz, ty ile płyt sprzedałeś, ty, kurwa, nie ma cię, twoja kariera jest skończona, kurwa. Ten sam koleś. Jakieś kilka dni temu, kiedy ten odcinek wyjdzie, prawdopodobnie tydzień temu, miał czelność pierdolnąć na story. Oliwka Brazilian Multi, pogódźcie się, bo nie ma sensu, żeby młodzi, utalentowani ludzie się kłócili. Typie. Może wyciągnął wnioski po prostu, no. Ta, że nie za fajnie jest się spierdala teraz, w bagażniku chyba. Jest teraz mądrzejszym człowiekiem, no. No. Wiesz co, jak to mówią, no można się zmienić, no ale wiesz, jak popełniasz ten sam błąd po kilku latach, to kurwa wątpię, że się zmieniłeś. Tylko raczej twój menadżer się dobrze zmienił. Dla przypomnienia, ta sytuacja miała rok temu z tym telefonem do Filipka, nie? Powiem tak. Kurwa, to już było. To był rok temu. Panowie, z kurwy można wyjść, ale kurwa już z ciebie nie wyjdzie. Zależy, jak będziesz płacił dobrze na spotkaniu. O, no to też zależy. Na przykład. Także bardzo, bardzo chciałbym was przywitać na Nie Wiem Podcast, odcinek numer 3. Odcinek numer 3. Wszyscy jesteśmy w szoku, że dotrwaliśmy w ogóle do drugiego. Free. Chciałem powiedzieć, że to chyba jest jeszcze taka jedna rzecz, którą będziemy robić najdłużej i najbardziej konsekwentnie, no chyba, że ktoś się tak napierdoli, że przez cały tydzień nie będzie mógł wstać i nagrać, kurwa, godzinnego podcastu. To brzmi bardzo pasywnie, agresywnie wobec nas. Nie, ja mówię też, jak, kurwa, będą w wakacje i będą sklejone, no to co ja mam powiedzieć, no. To powiedz, że pierdolisz tę scenę, no. Po prostu. Ale panowie, nie powinniśmy się tak kłócić, bo młodzi, utalentowani ludzie nie powinni się kłócić. Przepraszam. Dokładnie, także ja tutaj przepraszam całą ekipę, nie wiem, podcast. To jest Czarek But, przywitaj się, bagietko czosnkowa. I ja, Mate, dzień dobry. Cieszę się, że bagietka czosnkowa się przyjęła. Tak jest, chciałbym też przeprosić Piotrek Parking. Przywitaj się, Piotrek. Cześć, witam serdecznie. A.k.a. Michel Moron. O, no i przepraszam też samego siebie za to, że żyję. To ja, Kozack 97. Chciałem to powiedzieć za ciebie. Zbigniew. Ale samoświadomość Zbycha jest przytłaczająca. Wysoka. Jest bardzo wysoka, ale wiecie, co było też dzisiaj wysoko? Słońce, bo dzisiaj był najdłuższy dzień w roku. Tak. Tak, nie tak, wiem, siedziałem tak na kasie cały nasz dzień. Nasz świat. Ja zawsze myślałem... A ja z Kasią. Haha, żartuję. Nie Ona siedziała. Leci na twoje siano. Pisze Asia, pisze Kasia, pisze Gosia. A wiecie, kto jeszcze leci na siano? No. Nie. No, jak to nie? Jest taka jedna postać. Ta suka. Która dobrze potrafi planować, powiem ci. Jest dobra bardzo w planowaniu. Tak? Tak. Ona w sumie, wiesz co, w Warszawie jest taki jeden fajny bar,
nazywa się Plan B. Ja bym po prostu go zmienił na... Nazwę bym zmienił na Steel po prostu. Dlaczego mnie rozbawiło, kurwa, samo Plan B? Ale... No bo już dawno nie wydaje dobrej muzyki w sumie. Ale dobra, generalnie sama fagatka jest już tematem dosyć przeoranym, przegadanym i już trochę... Myślałem, że obszernym powiesz. Już też. I też trochę już zużytym tematem. Ale z samą fagatą wiąże się inna sprawa, która miała miejsce ostatnio. Tak jest. Miśmaliś, no, nie zabijaj mój vibe. Tak. Miśmaliś, nie zabijaj mój vibe. Wujek na weselu tak vibe. Jest. Dla tych, co nie wiedzą, Miśmaliś pojechał na wakacje z Dicho na Morenkę. No to chodź, Dichosiu, zapraszam na Morenkę, burdel na Morence. Patrz, Dichosiu, ja tutaj fagatkę rucham. Ach, ach, ach. Ej, bo mord wiecie, że ja te kobiety, które ze mną rozmawiają, to one lubią, jak mówię do nich, suka. Ja do wszystkich mówię suka, one to lubią, wariacie, wiesz o co chodzi? Tym wszystkim, do których mówi suka, to jest Dicho pewnie. Suko, wejdź kurwa w ten kadr, bierz tą flachę, gadaj w tej chwili. No, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj z Dicho. Czy on miał podobne relacje z mamą? Suko, weźmiesz mi te rzeczy do prania? Suko, zrób mi obiad. Dziewczynka, tatusia. O kurwa. Co panowie w ogóle uważacie o tych komentarzach? Bo ja osobiście, pomimo tego, że to jest kurwa, no vibe właśnie takiego najebanego wujka na weselach, to ja nie wiem, czy w przypadku Malika jest się czym dziwić. Mnie to nie zaskoczyło w przypadku tej osobistości. Powiem ci tak, dziwić nie, było to obrzydliwe, ale mi tak kurwa jej bardzo nie szkoda, że ja bym, w sensie jej to ja bym zobaczył coś ona ciekawszego. Ona odpowiadała mu na te komentarze i z nich wynika to, że jej to pasuje i nie ma nic przeciwko. Co też mnie nie dziwi ogólnie. Ale w sumie wiesz co, to pasuje, nie? Bo tak trochę jak suka, a wiesz, suka to jest w sumie pies, a psy żyją za darmo w domu? Nie, jakby kurwa... No... Dajesz im tylko kurwa jeść. W sumie nie za bardzo się pomylił, nie? Jakby kurwa w sumie. O kurwa. Ona tylko przychodzi. Pomylił się tylko trochę z tą wierną. To tam. Ej, Agata jest furasem. Agata jest furasem. O kurwa. O kurwa. Boże. Kurwa, nie, też mnie... Nie ktoś robi szota. Tu też mnie prześladuje, kurwa, ten format, ten... Kurwa, zara, fagata podniesie koszulkę i wyskoczy Virgil, kurwa, i zacznie lecieć w tle, kurwa. I am that storm that is a pro, kurwa, nie. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to powiedziałem do Czarka, że robimy challenge. Mianowicie... Zbychu, weź się nie zaśmiej, żeby policja ci wbiła, kurwa, za zakłócanie ciszy nocnej challenge i sądzę, że ujebiemy go za momencik. Bez kitu, bo to jest cisza nocna podcast, bo jest 23:52. Tak. Bo wczoraj, jakoś dwa dni temu rozmawialiśmy, ej panowie, kiedy my nagrywamy, nie? A we wtorek Piotroś mówił, że nie może, ja też nie mogłem wieczorem i było tak, ja mogę po 23:00, a ja mówię, no dobra, spoko, nie? No to środa? Środa. I tak dzisiaj piszemy sobie o tematach, nie? A Piotruś wchodzi, takie co, kurwa, co, takie zebranie? A my, że nagrywamy, a Piotrek, fajnie. Ej, kurwa. Ta to zajebiście. Ta to zajebiście. Pracy, bo mordo. 22:30 kończyłem, proszę nie szkalować. Nie szkalujemy, tylko się śmiejemy. Zabawnie to wypadło, to gumowe jebadło, ha, ha, ha. Ten Dawid podsiadło, nie? Jakby, kurwa. Czekaj, wypadło gumowe jebadło i Dawid podsiadło, tak? Tak. Damn! Dokładnie. Jak na koncercie Taco w Warszawie też wypadł Dawid podsiadło, było fajnie. A to już, kurwa, Jezu, to było 12 dni temu, ja pierdolę. No. Jeszcze a propos tego Malisia, bo już zjeżdżamy troszeczkę. Podobało mi się, jak on potem miał tą swoją odpowiedź, kurwa, i tam używał tych
Kurwa, nie, przyznam, te jego pociski są faktycznie, kurwa, zabawne. Tam, jak on powiedział, wągraki? Jak? Ale coś z wągrami, kurwa, było. I tam napierdalał, kurwa, ten, że nie, to on jest tym samcem alfa, to on, kurwa, tutaj tak zajebiście podgaduje i w ogóle. Ale co mnie najbardziej rozjebało w tym wszystkim, to że on zaczął w pewnym momencie coś pierdolić o jakiś, kurwa, mniejszościach kulturowych? Kurwa, jak... A bo wiesz, to jest taka karta pułapka u niego, on mówi, co? My nagrywamy chujowy rap? A widziałeś takich czarnoskórych w Polsce, którzy tak rapują? A ja mówię, nie, bo pewnie nie rapują tak chujowo. Ale, nie? Ale on to mówił dalej w kontekście, że są baby, które lubią być tak nazywane, że to jest mniejszość kulturowa i tak, kurwa, sobie myślę, w której mniejszości kulturowej się, kurwa, podbija i mówi, o, wierna, wierna sunia tatusia. Kurwa, pamiętajmy też, że Malik to jest w mniejszości, kurwa, umysłowej, nie? Tak. No, też, też. Ale, no, tak jak mówiłem, no, jest furasem. Suka. No, bo wiesz, o, może pewnie jeszcze... O nie, chodzi... Czarek, nie, jesteś co? Bardzo blisko rasistowskiego żartu, uwaga, uwaga, mogą nas anulować. Ale, bo jeżeli nie, Malik jest furasem, to sugerujesz, że zwierzęta, to sugerujesz, że połącz kropki. Nie, ja mówię o Agacie, że jest furasem. A co jeżeli Agata jest furasem kozłem? Nie wiem, nie. Musimy się zapytać Malika. Chociaż Malik, koza, to by pasowało? Chyba, jakby... Rozwincie to sobie sami tą rozkminę, ja nie będę mówił na głos, może. Ujuju, dajcie mi tego więcej. Ale od Malika mamy komentarze takie jak córeczka tatusia. Córeczka, córeczka tatusia. Wierna suka swego pana. Juicy pussy. Autentycznie, juicy pussy, kurwa, mam... Teraz na telefonie, kurwa, przed sobą, przed nosem, nie? To Juicy Pussy mnie tak zmiotło, kurwa, z planszy przez to, że... O, kurwa, człowieku. Czekaj, ja tu mówię... O. Dziewczynka tatusia, córeczka tatusia, no... Nie, 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 to jest tak, dziewczynka tatusia. On w ogóle się od czasu Heiliga, on się strasznie jej uczepił. Jak nie robił duetów do niej na TikToku, to komentował jej chyba wszystkie posty. A, mamacita! Były możliwe, no, tak. Wiesz co, to jest pewnie plan D, jak Dick. Tych planów jest już trochę za dużo. No bo nie założyła sobie planera i nie ma tego wszystkiego tak ładnie poukładanego. Kurwa, pewnie. Ci ja... Te... Planem D nie miał Jammers... być Dicho przypadkiem? Jammers wszystko spierdolił. Mieliśmy coś dobrego, ty głupia kurwo. Mieliśmy płatki. Mieliśmy, kurwa, płatki z Fagatą, kurwa. I coś narobił, kurwa. Ale w sumie bez kitu, kurwa, ten Jammers to tak odjebało troszkę, bym powiedział, bo... Co prawda trochę starszy temat, taki... ale ja pierdolę, nie? Jako slogan reklamowy wykorzystywać coś, co nawiązuje do wykorzystania finansowego osoby drugiej, czującej, myślącej. Wow. No po prostu manipulacji, nie? Oj, oj. Kochani, ja nie wiem, czy jesteście z takimi, kurwa, wtopami, to się chyba pizza DiGiorno to chyba się nazywało. Ja nawet nie wiem, czy ta marka jest w Polsce, ale na pewno jest w Ameryce i to są takie, nie wiem, czy kurwa, czy w Polsce też są, bo jak tak, to nie chcę tego tak nazwać, ale jeżeli nie ma tego w Polsce, to taki chyba amerykański odpowiednik, kurwa, naszego Giuseppe, nie? Albo Pizza Riga. To chyba DiGiorno, no nie? I kiedyś Giuseppe. No, i kiedyś na tym, na Twitterze był taki hashtag... Hermetyczna paczka. Kiedyś, kurwa, na tym, na Twitterze był taki hashtag Why I Stayed. I hashtag Why I Stayed to był hashtag dla ofiar przemocy domowej. Ściślej mówiąc, wiesz, taki trochę syndrom sztokholmski, że Why I Stayed, mimo że się nade mną znęcałeś, mimo że się nade mną biłeś i wiesz, i takie ckliwe historie leciały. Rozumiem, rozumiem. I kurwa pizza DiGiorno uznała, że to jest zajebista okazja, kurwa, na promotion i hashtag Why I Stayed, you had pizza. Ja. Yeah.
ciągu 10 minut, kurwa, tak szambo wyjebało, że ktokolwiek się zajmował, kurwa, marketingiem w sztabie DiGiorno, to cały dzień siedział i przepraszał. To była prawdziwa sukcesiliana i... No. PR-owcy tak się za głowę łapali, kurwa, nie? Który to napisał? Który z was to, kurwa, idioci jeboni? Ej, czy oglądali, nie wiem, pamiętacie ten stary mem z H-Wordem, wiecie, ten z wąsem, aha, nie? Nie mówię tego, bo nie chcę, żeby nam, kurwa, zdjęli podcaścik. No i on tam, kurwa, mówił, który? I to było właśnie, wyobrażam sobie taką, kurwa, że przychodzi ten szef tej właśnie firmy i tak, który to wystawił? I tam taki gość stoi, kurwa, przy tej fladze, nie? Takie... I ja, szefie, wypierdolę. Panie wodzu, ja naprawdę nie wiedziałem, że tu chodzi o to. Takie wtopy, kurwa, ale Jezu, jak można się tak zesrać po prostu PR-owo? Ja nie rozumiem. Ja nie wiem, naprawdę, kurwa. Tak jak właśnie ten, jest taki youtuber Yoshi. Nie wiem, czy kojarzycie. Gościu chyba grał w Minecraft. Yoshi. I coś tam teraz nagrywa. Nie, Yoshi. No i on powiedział, że to Yoshi powiedział, że pierdoli właśnie Yammers przez tę sytuację z Fagatą, więc widziałem, oni tylko więcej stracili niż zyskali. No. Twitter, piękna sprawa. Ale nie do informacji. Absolutnie. No. Jak mówisz o PR-owym zesraniu się sobie na czoło, to co powiesz na Sentino? To już jest tak... Kurwa, to już jest mniej więcej tak, jak masz Star Wars jest. Star Wars 1. Mroczna odklejka. Sentino... Sentino Wars. Atak odklejeńców. Sentino Wars. Sentino Wars. Nowa odklejka. Sentino Wars. Odklejka kontratakuje. Sentino Wars, powrót od klejki. Sentino Wars, odklejenie mocy. Sentino Wars, ostatni odklejeniec. Odklejony Sentino Walker. Ale ja chyba mam wrażenie takie już, bo mamy trzeci odcinek podcastu. I to jest trzeci tydzień z rzędu, jak rozmawiam, kurwa. A, cały czas chodzi o Sentino i Nitro, kurwa. Po raz kolejny rozmawiamy o Sentino i ja mam wrażenie, że w tym tempie to, kurwa, naszą totalną tradycją będzie rozmawianie o Sentino na każdym, kurwa, podcaście. Nawet jak nic nie zrobi, nawet jak umrze, kurwa, nie? Minął tydzień od śmierci Sentino. Kiedy oczywiście... odpukane. Sentino, coś się wydarzy nieprzyjemnego i nie będzie już go z nami, będzie miał piękny pogrzeb, to wtedy będzie można prowadzić taki ranking. Gratulujemy, Sentino, to już tydzień bez odklejki. Tak. To jest, wiesz, gratulacje, jak Sentino, pracy, to już... na przykład masz te karteczki, jeden dzień bez wypadku, to Sentino będzie miał takie w pokoju, kurwa, jeden dzień bez odklejki. Będzie sobie ściągał, kurwa. I tam będzie, gratulacje Sentino, jeden dzień od powrotu do Polski. Kurwa. Kurwa. Ej, myślicie, w czym by jakby się pochował, kurwa, Sentino? Czy on by się spalił i ten cały swój, kurwa, proch w jakimś, nie wiem, pewnie złotym on, kurwa, 100 tysięcy euro miesięcznie zarabia, nie? To pewnie, kurwa, byłoby to złote, w chuj. Czy w jakiejś, pamiętaj, nie wiem, trumnie. Pamiętaj, że wszystko, trumnie, czego dotknie, staje się złotem. No w sumie, kurwa, zapomniałeś? No, w sumie, gdyby nie to, że ma odklejki, to bym o nim zapomniał, jest tak średni. Tak, jeśli mam być z wami szczery, chłopaki, to mi się wydaje, że jak tak dalej pójdzie, to Sentino zostanie pochowany w takim czarnym worku w Wiśle. Kurwa. Ej, ale kurwa, co jest najlepsze? No, nie, ono pierdolę, to Megalomanie to jest ostatnia płyta, którą wydaję w Polsce. Ja, kurwa, nie chcę tutaj... Ja chcę śpiewać dla latynoski, a nie, że jakiś, kurwa... Ale po co on, tutaj... po co on w ogóle odgraża się tą, kurwa, ostatnią płytą w Polsce, ale po co w ogóle ją wydaje? No, to jest takie jedno wielkie... Niech konsekwentnie, kurwa, zniknie dzisiaj. No, to jest takie jedno wielkie, ale to ty dzwonisz. No, kurwa...
To jest jak Marcin Najman, który mówi, że to jest jego ostatnia walka. Tak, tak. No. Ale co jest właśnie najgorsze, że on się kurwa odgraża. Jakby ja chcę, żeby on wypierdalał. On nie musi się odgrażać. To jest dla mnie jakby dobra wiadomość. Ta, to zajebiście. Kurwa. Ta, to zajebiście. Tak on mówi, to moja ostatnia płyta w Polsce. Ta, to zajebiście. I hate being bipolar. It's awesome. Kurwa, I hate being autentycznie... bipolar. Dobra, ty też wypierdalasz. W ostatnim odcinku powiedziałem, że... My przestaniemy zaraz się orientować w tych odklejkach, zaraz stracimy rachubę, co było kiedy i z czasem wypuszczania odcinków też nie będziemy nadążać z publikacją, a z odklejkami, które pojawią się znowu i znowu i znowu. Ja się kurwa już zgubiłem, oni już znowu są pokłóceni z Nitrem, tak? Tak. Tak, 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 tak. Tutaj. To się zdążyło zmienić kurwa chyba już kilka razy. Tak. Dwa razy w ciągu tygodnia. Proszę Państwa, retrospekcja dla słuchaczy, którzy dopiero ten odcinek odprzajają. Kiedy nagrywaliśmy pierwszy odcinek, to Sentino dopiero co się pokłócił z Nitro o bluzy. Potem nagrywaliśmy drugi odcinek i Sentino świeżo co był pogodzony z Nitro, już nie było problemu. Teraz nagrywamy trzeci odcinek i od wczoraj Sentino mówi, że to już ostatnia płyta w Polsce, pierdoli całą scenę, zero kontaktów z branżą. Prawdopodobnie wiadomo, o kogo chodzi. No na pewno wszyscy kurwa wiedzą, o kogo chodzi. Ogólnie jak publikowaliśmy drugi odcinek, no i policja, w którym mówiliśmy o tym, że Nitro i Sentino są już znowu pogodzeni, to jak już go publikowaliśmy, to kurwa znowu wszystko jebo w pizdo. Tak. Nawet się, informacje, wiemy, czy, kurwa, Sentino godzinowo tak szybko się odkleja, że informacje nie były już aktualne, nie? Ja nawet nie wiem, czy się godzinowo załapaliśmy, kurwa, na te 5 minut, kiedy jesteśmy oni byli taką, pogodzeni, kurwa... nie? No, jesteśmy taką kurwa wyrocznią, że nagramy na nich ten... filmik i kurwa co? I chuj jest to. W ogóle słuchajcie, bo teraz muszę tak się wpierdolić, że nagrywamy teraz podcaścik i żebyście wzięli i followowali na TikToku. Teraz tak właśnie jest. Nagrywam TikToka, także kurwa podcaścik się nagrywa z pięknymi panami i już w tę niedzielę, kurwa, muszę, już w tę niedzielę, kurwa, będzie... kolejny odcinek, więc kurwa wpadaj na ten jebany kanał, bo inaczej znajdę cię kurwa i ci wpierdolę. Żartuję, nigdy tego bym nie zrobił. A jednak... Zapraszamy na TikToka, bo tam są piękne szoty robione. Tak jest. To prawda. High production, high quality, high value. Tesco value. Ogólnie ja myślałem o tym, jak ty z Bychu zrobiłeś dwa te pierwsze szoty, to ja się tak zastanawiałem, siedzę tak w pracy, łapię się za głowę i myślę... A gdyby tak zmontować cały odcinek, kurwa, ale to jest awykonalne absolutnie, nie? O kurwa, człowieku, to chyba 3 tygodnie by to kurwa trwało. No. Pierdolimy od rzeczy. Miesiąc, nie? No. Ale no to na takie fajniejsze szoty to jest akurat fajna zajawa, wydaje mi się. No, to wszystko zaczęło się kurwa od tego, jak to Breaking Bad po wylewie nam kurwa wjechało. To wszystko od tego się zaczęło, bo miałem kurwa wizję, jak te Waltery ze sobą rozmawiają, kurwa, i potem tak drugi odcinek i tak kurwa zekranizujemy tego Bena Mysterio i tak, no i potem Piotruś uznał, ej, fajny styl edytowania i kolejny szocik i tak kurwa, no... Zadowolony z siebie jestem, mało tego kurwa, jeżeli jakikolwiek inny kanał z shotami od nas zgapi, to będziemy wiedzieli kurwa, że my jesteśmy pierwsi, że jesteśmy kurwa trendseterzy, kurwa, to jest... Dokładnie, to jest, kurwa. Tak, to jest kurwa... Bez kitu, a w ogóle... To, na co kurwa pracowałem tyle lat, kurwa! No, mam taką ciekawostkę, prześmieszną ciekawostkę, że kiedyś źle przeczytałem ten kurwa nazwę utworu Kazabałagane, Trendsetter. Ja myślałem, że on kurwa, że ten utwór się nazywa Transgender. Małe suty ciemne, a u twojej peperoni. Naprawdę, kurwa, i ja po prostu wiem, nie wiem. Potem przeczytałem takie, trendsetter, kurwa, prawo czarek, jesteś geniuszem, kurwa, nie dość, że to źle przeczytałeś, to jeszcze zjebanie źle przeczytałeś. W sumie, skoro tak nagle wjechaliśmy na te okaza, wiecie, co jest zabawne z Kazem? Dlaczego się nie wypowiadam też swoją drogą o nim na TikToku? Kaz nawija w taki sposób, że, kurwa, nie siedząc w tych tematach, co on siedzi, nie wiem, na ile to jest prawda, oczywiście, kurwa, wiarygodność to jest kwestia zupełnie inna, nie słucham na tyle Kaza, żeby się wypowiadać, to, kurwa, on w tych tekstach ma czasem takie wersy, że słuchasz i myślisz, jakie to jest, kurwa, głupie, a potem... On jest tak śmieszny, a potem kurwa, znajdziesz tego po prostu wytłumaczenie, słuchasz? I to nagle ma sens. I ja naprawdę, kurwa,
Przez pół roku się zastanawiałem, o chuj chodzi, że mu szafa jebie chrzanem. Kurwa, co on chrzan trzyma, ćwikłę robi w pokoju? Kurwa, wchodzę na Rap Genius i... Kokaina wyróżnia się typowym zapachem chrzanu. Ja tak... Tak, tak. Jasny chuj, kurwa, to nagle ma sens. Ale trzymam fiuta między tysem, raczej się nie wyjaśni, więc... Ale moim zdaniem on jest, kurwa, po prostu taką osobą w tej rap grze, że słuchasz go, uśmiechniesz się, pośmiejesz się, ale kurwa to nie jest nic głębszego, nie? W sensie to jest takie, kurwa, śmieszne. Ej, właśnie, trochę taki słuchaj. Guilty pleasure moje właśnie pod tym względem, nie? No. Moje guilty pleasure to jest czasami słuchanie Waca Toja, ale kurwa czasami. To nie jest tak, że codziennie bym go słuchał, tylko to jest tak, że mam takie... Dzisiaj to jest ten dzień. No kurwa. W ogóle słuchaj, bo ja wchodzę na twojego TikTok i jest Doczekamy się Sobla. Więc teraz jest ten dobry moment, gdzie możemy to zshotować. I ty się wypowiedz za Sobla. Sobel i Tymek, nie? Proszę. Bo to obiecałem jedno i też. Drugie. No bo obiecałeś i kurwa sprankowałeś wszystkich ostatnim TikTokie. I am the storm that is approach. Mimo tego, że to mnie rozbawiło, trochę się zawiodłem, że nie poszedłeś, kurwa, w to, żeby kogoś, a raczej swoich widzów, zrickrollować. Znaczy, ja... Never gonna give bez you hitu. Up, never gonna let you down. Never gonna let you down, never gonna round and round. No to teraz, jak będziemy to montować, to jest szansa. Najlepiej dosłownie, kurwa, teraz jak mówię to zdanie, to wciąć mi, kurwa, tego rickrolla na 5 sekund i potem normalnie podcast leci. Tak, dokładnie. To jest ostatnia szansa. Dobra. Czyli robimy crossover. Wysyłam ludzi z mojego TikToka, co czekają na ten pierdolony odcinek od w chuj wie ile na podcast i wszystko się zgadza zasięgowo. Dobra, robimy to. Przekonaliście mnie, panowie. No, dlatego co myślisz... O kurwa, dobra, no mów. O Tymku i Sobelu, Soblu, Sobla, Sopelu, bo ja nie wiem jak to się odmienia, a pamiętam, że on miał z czymś problem, więc powiedziałem wszystkie możliwe warianty, na pewno coś go urazi. Dobra. Z Tymkiem i Sobelem mam ten problem, że mniej więcej ci ludzie wyskoczyli tak rok po sobie, że tak to, no w sumie, tak, bo najpierw był Tymek, potem na Tymka trochę przygasł hype i nagle wskakuje Sobel. I w sumie, na dobrą sprawę, to klimatowo się zgadza, że są bardzo podobni. Stąd, kurwa, całe zestawienie, dlaczego, kurwa, dużo osób się dopytywało, czemu w ogóle za jednym razem. Dlatego. Mianowicie, że jeden i drugi tak sobie lawiruje między rapem, a popem, a R&B. I ciężko to, kurwa, nawet nazwać rapem. Ale jeżeli mam oceniać pod względem samej warstwy liryczno-techniczno-sratatata-papapapa, to, uwaga, kontrowersyjna opinia, która nie wiem czemu jest kontrowersyjna, Sobel lepszy od Tymka. Dlaczego? Ponieważ Sobel, jak wyszedł ze swoją stylową, to było coś świeżego, to było coś oryginalnego, to nie było tak, że słuchałeś tych kawałków i tak, kurwa, ale tamten już to nawijał. Natomiast Tymka, znaczy, Sobel wydaje ma bardzo charakterystyczny głos. Nie? Tak, i ma swoją tą manierkę. I odklejki. To już inna sprawa. Ma odklejki. Bo do odklejek też dojadę. Ale jeżeli chodzi o właśnie o Sobela, to przynajmniej ten jego... Ale wiesz, co nie dojechało? Jego koncert do końca. Dobra, idź dalej. Nie przerywamy show, kochani. To w jego przypadku... tak jak Sobel. Ten styl jest na tyle charakterystyczny, że kurwa, wiesz, gdyby ktoś kopiował Sobela, to od razu ci to przyjdzie do głowy, że hej... Sobel tak nawijał, hej, ten koleś podpierdala od niego patent. Natomiast, kurwa, co jest takiego charakterystycznego w stylu Wietymka, czego nie da się ująć na przykład w tym, że używał wtedy, w latach swojego największego hype'u, deep house'owych bitów? Jęczenie. No w sumie też. Tymka to był album klubowe i Język ciała. No... I był właśnie. Chyba jedyny jego... Dobra, ale wiecie, sorry, że tak się wpierdolę, ale właśnie dosyć przykra sprawa, bo Tymek nagrał te dwa swoje wielkie hity, tam Anioły i Demony i ten Język, no wiecie no. Czego, z takim raperem, jak on było, Big Syfe, nie pamiętam. Big Syfe, no to on zmarł niedawno, tak. Skurwa, niecały miesiąc temu. I to jest przykre. Właśnie, skoro już to robię, wiecie co mnie w kurwę boli w temacie Big Syfe'a?
że ja tego gościa potem tak sobie, no nie powiem, kurwa, że byłem jakimś fanem, czy jakoś mega miałem na niego wczuta, ale sprawdzałem sobie te jego solowe rzeczy, jak już potem odbił od niego. Właśnie, dużo osób nawet nie wie, że on potem solowe rzeczy wydawał, kurwa, no nie? Mało tego, gdzie on był. Mianowicie był w labelu bytomskiego Mike'a Tysona, KMWTW. Myślałem, że powiesz Nigo Hip Hop Nigdy Stops. Nie. Był w ten... Był na zewnątrz. W outside. I ten. I... O nie. I on chyba zaczął, zanim się to wszystko stało, to on chyba zaczął drugą płytę wydawać solową po tych dwóch hiciorach. I kurwa, jak Boga kocham, każdy fanpay, każdy kurwa, nie wiem, konto na Insta czy cokolwiek, wszystko te około rapowe gówna, te pseudoniusy, za każdym jebanym razem, wszędzie kurwa, gdzie był news o tym, że Big Syfe nie żyje, to jedyne co było wspomniane to współautor utworów Język Ciała oraz Anioły i Demony. Czasami jeszcze było wrzucone, że jego stary był piłkarzem. I kurwa, wyobraźcie sobie, że ten koleś dosłownie, ale już dosłownie całe swoje życie spędził w cieniu, kurwa, tych dwóch kawałków, które są najgorsze z jego dyskografii, bo on wtedy, kurwa, nawet tak dobrze nie nawijał jak na tych solówkach. Bo były hitami. I to jest jeden wielki problem, że te gówna były hitami. No bo hitami. Beat buja mordu, ona by chciała, jak ma plan, kurwa, mać. Mam wrażenie, że w Polsce wystarczy naprawdę robić, kurwa, disco polo w rapie i się to, kurwa, złapie, no. Nie? Jakby oni tak jeszcze chujowo rymują. Zobacz, ile tekstu jest nie w wiem, Języku no. Ciała? No. Obróćcie, no. Tam, kurwa, jakie mam plan, przecież tam 75% tego kawałka to jest refren. No. Dosłownie. To prawda. Dosłownie. Słowo suka jest przereklamowane. No. Zastąpmy je słowem kwiatuszek. Ale mnie strasznie wkurwiał jego głos, jak on tak po prostu brał i jęczał na tym kurwa bicie. No. I jeżeli jeszcze chodzi o Sobela i Tymka, to teraz moja ulubiona część tego zestawienia, mianowicie odklejki. Bo mało kto wie, jak Tymek się odkleił, a Tymek się okropnie też odkleił. Nie aż tak jak Sobel, bo Sobel to, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, zajebał speedrun zniszczenia sobie kariery. Najpierw ta sytuacja z typem na scenie i gdzie jeszcze byłem w stanie tego bronić, to zupełnie, kurwa, spudłowane przeprosiny. Bo on nie przeprosił za to, kurwa, że wyzywał tego gościa czy cokolwiek, tylko za to, kurwa, że użył słowa na P. Dalej, ten pierdolony koncert, który trwał, kurwa, 15 minut, za które ludzie zapłacili, nie dostali, kurwa, zwrotu, bo mu się nie chciało. Co tam jeszcze było, co on takiego odjebał pięknego? A, no przecież że była sytuacja, jak on był, kurwa, na scenie i zaczął wyzywać swoją byłą wcześniej. Słodka jak kiska klimatem i trzyma w łapie. Tak, to też było. Tylko kubek. Tak, dokładnie. I z drugiej strony jest Tymek, ale Tymka skręciło w jakiś taki specyficzny sposób, bo podobnie jak Big Syfe, wydaje mi się, że Tymek dalej żyje w cieniu, znaczy, kurwa, zjebałem. Niepodobnie, kurwa, w tym problem, że niepodobnie, że Big Syfe, kurwa, już nie żyje inaczej, w cieniu, po prostu, kurwa, nie żyje. Inaczej, że dalej stoi w cieniu tych dwóch utworów. No, kurwa, on leży. Skarbie, ja nadal nie wierzę, że może... Bóg dał mi taką kobietę. Chyba sobie ją zdradzę. W każdym razie, bo Tymek generalnie od razu, jak się przyjęły klubowe, to zaczął kombinować ze zmianami stylowy. I ludzie potem, teraz kurwa, po dziś dzień dostaję komentarze, że dobra, tylko nie oceniaj przez pryzmat tych dwóch kawałków, bo Tymek wydał o wiele więcej innych rzeczy w zupełnie innym klimacie i to jest sztuka, to jest prawdziwa sztuka, a w ogóle to Tymek nie żyje, bo to było tam, nie wiem, w którejś płycie kurwa jego, że bo Tymek nie żyje, to taka symboliczna śmierć, teraz sztukę odpierdala. Kurwa, czy ktokolwiek tu mówi, że teraz Tymek robi sztukę, faktycznie tą sztukę przesłuchał? Kurwa, to są... ta pierwsza płyta to były kawałki na zasadzie, kurwa, mam 13 lat i to jest głębokie, że jestem sam, mam tyle pieniędzy, usłyszałem raz taką na fidę, a potem, kurwa, nie wiem, nawet ciężko mi to określić. Ja sprawdziłem... Pamiętacie, jak w jednym TikToku powiedziałem, że przesłuchanie, kurwa, jeszcze trzech kawałków Tymka to jest dla mnie mordęga? Było coś takiego.
coś było, kurwa, ja właśnie chcę znaleźć jego, te nowe numery, jakie jest, nie pamiętam, w jakim, kurwa, teraz pseudonimem on nagrywa, bo chcę właśnie, kurwa, zacytować jakiś jego utwór. Nie, to tam i pewnie Tymki dalej są, tylko tam, tak. Tymek? Jest tylko tam, przejściowo tam była jakaś jeszcze inna ksywa, ale chuj w to, bo to... Coś tam Dead Phoenix, czy jakoś, tak, kurwa, tak, i to właśnie gówno. To było, to jest, mam 13 lat i to jest głębokie, nie? Bo wiesz, bo jak nabijasz w smutny sposób, to to nagle wszystko jest 20 razy cięższe i bardziej emocjonalne, no nie, chuj z tym, możesz dosłownie lecieć, kurwa, listę zakupów, dzisiaj kupiłem mleko, potem wziąłem chleb, nie chciałem kupić sera, żeby nie wyglądać jak plebs, wolę kupić szynkę i szyszynkę, to słowo nie ma sensu tutaj w tym zdaniu. Ej, słuchaj, czekaj, bo ja teraz... Dobra, kurwa. Jest taka piosenka. Nie, jednak nie. Jednak nie jest taka piosenka. Weź sobie, wejdź na jego nowy... Znaczy, jest taka płyta popularna i zobacz sobie 14. Dlaczego powiedziałem, że nie ma takiej, kurwa? Czekaj. Tymek, popularny utwór 14, tak? No, i dlaczego nie ma takiej utworu? Dobra, moment. Tymek, popularny... Opsia. Utwór 14. Kurwa, nie, Spotify mi się włączyło. Nie chcę. Kurwa, nie nabijaj mnie na tym streamów. Dobra, nieważne. To teraz muszę policzyć. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bo Spotify już chce, żeby, nie wiem, podcast było tam. Wait, what? Cześć, nie załapałem. No i nigdy nie złapiesz. Z czym? Adresat żartu ci się pomylił, Piotruś. Dobra, kurwa. Dobra, słuchaj. No, dobra, więc Tymek, deweloper. Tekst A. Na pełnym luzie. A. Robię zajebistą muzę. A. Na pełnym luzie. Śpiewają mnie w całym klubie. A. Śpiewają w domu, w aucie, w wannie, nawet w trumnie. Zajebiście. No, kurwa, wykraczałeś, kurwa, jebany. A, latam sobie dumnie. Lubię duże sumy w spodniach mieć. Pożyczyłem sobie modę z lat 90. Noszę ją na sobie, bo mam styl i nic nie powiesz. W oczach uśmiech jak lodowiec. Super. A, przeżywam mowę. Latam po swoim salonie. Frr, jak odrzutowiec. Szturmem sprzedają ci mowę. A, jak deweloper. A, jak deweloper. A, jak deweloper. Nie wiem, o czym on, kurwa, nawija. Właśnie, i do tego zmierzałem, że dlaczego, kurwa, słuchanie tych trzech kawałków, co powiedziałem, że jeszcze muszę przesłuchać od Tymka, dlaczego to jest taka mordęga? Ja autentycznie, kurwa, sprawdziłem jeszcze inne trzy i ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, o czym to, kurwa, było. Ja nawet nie jestem w stanie, kurwa, cytatu przytoczyć, bo to było takie, kurwa, bez sensu absurdalne pierdolenie, ale nie w taki zabawny sposób absurdalny, że wiecie, trzymam fiuta między cycem, tylko... No nawet, kurwa, nie jestem w stanie tego przetoczyć. To jest tak, kurwa, głupie. To jest ta sztuka, o którą on odpierdala teraz rzekomo? To, jak to jest sztuka, to ja chyba jestem, kurwa... Nie wiem, jakimś debilem muszę być, jak, kurwa, nie rozumiem, o czym on nawija. Chłop, kurwa, zaczyna... On po prostu się fleksuje, to jest braga. Tak. To jest dosłownie... On mówi, że ktoś go słucha, ktoś... Bo on robi coś, ale, kurwa, nie wiem, co robi. To jest takie... Jestem gangsterem... Ale nie w tym kraju, kurwa. Tak. A mieszkam w Polsce, nie? To jest takie... No. Skurwysyny się patrzą, ale ich nawet tutaj nie ma. Nie mam nawet klamki, bo nie mam pozwolenia, nie? No, kurwa... Jakby, kurwa, a nawet specjalnie z tej okazji pierdolne mały coming out, mianowicie jestem psycho Kaniego Westa. Ja naprawdę przez wiele faz, kurwa, przerobiłem słuchanie Kaniego. Bardzo dużo pojebanych, dziwnych, kurwa, miejsc już zwiedziliśmy razem. Od, kurwa, kandydatury na prezydenta Stanów Zjednoczonych po, kurwa, Bound 2 na Izesie. Izesie? Ej, czyli jesteś grzybiarzem? Lubisz Kanie? Tak, uwielbiam. Grzybiara, kurwa. Kanie koza. Kurwa, nie mówcie tego Balikowi. Ale ten... I nawet ja, kurwa, byłem w stanie wiele, kurwa, dziwnych akcji Kaniego wytłumaczyć, ale to, co robi Tymek na tych trackach, to już jest dla mnie, kurwa, 20 poziomów wyżej absurdu, kurwa, że ludzie tego słuchają i mówią, że jak to jest genialne, jak to jest zajebiste, kurwa. Jakby, mordo,
Nie ćpaj tego kryształu, Stargówka, co? Bez kitu. No, ja pierdolę. Targówek. No i w każdym razie spadek popularności jego fani i on sam tłumaczą tym, że no bo on teraz robi, nie robi takiego popularnego gówna jak wtedy i on teraz robi naprawdę ambitne rzeczy. Ta kurwa, tu się pierdolni. Nie widzisz, gdzie się pierdolni, nieprawda. Bo nie mogę tego pokazać, ale pokazuję. Jest bardzo dużo nieprawda, ponieważ po prostu nie robi popularnego gówna, robi po prostu gówno i to... No. To, że nie jest popularne, to nawet dobrze. Bardzo dobrze. Cieszę się. Dobrze, że spadł. Ale wiesz, co mi się nie podoba, kurwa? Że inni są popularni, kurwa. Jezu, jak po prostu posłuchasz tych tekstów, no kurwa, diskopolowcy jebani, no jak oni po prostu nawijają o takim niczym, nawijają tylko, że kurwa mają fury, mają coś tam, mają tamto, a przekazu tyle, co kurwa naprawdę, no Seba pod blokiem ma więcej przekazu. W ogóle... Kurwa. Nawet nie chodzi o to, że... Mów. Kumam jeszcze, jak coś mu się kurwa, ma dobrze, ma po prostu dobrze brzmieć, nie? Ma to robić, ale kurwa, oni tak po prostu, to jest taki kurwa kopiuj wklej z zagranicy, to jest taki kurwa no-brainer jebany, że aż mi się chce żyć. Stary, słyszałeś płytę Lanka producencką? No coś tam słyszałem. Oj stary, to jest kurwa dopiero mocny materiał, bo Lanek tam kurwa faktycznie chciał to tak zaaranżować, żeby te tematy były ambitne, no nie? I potem ci wjeżdża kurwa taki łajcior, taki BDS kurwa i fleksik kurwa, jedziemy. Mam zegarki, mam samochody, yeah! A Lanek siedzi, zdaniem... mordeczko, ale miałeś nawijać o biednych, głodujących dzieciach w ręce. Kurwa, mam rowli. Moim zdaniem Lanek jest dla nich kurwa za mądry, po prostu. W sensie on robi tak zajebiste bity, ale takie debile mają kurwa je wykorzystywać, że to jest kurwa to jest obrzydliwe. To jest przykre, no. No, pretty much. Wiecie, jak mi się podobało, kurwa, jak Lanek zrobił bit dla Taco Hemingwaya, bo w końcu ktoś, kurwa, kto ma co do powiedzenia, nawinął na tym bicie? Ja pierdolę, jak to było złoto. No, ogółem, to też wczesne lata SB, jako, no, już większego kolektywu. I kiedy Lanek, no, nie był w sumie głównie związany z nimi, w sumie był w stanie robić bity dla każdej osoby na scenie, teraz, kurwa, wszędzie, znaczy... A, bo zaraz będzie, że ktoś mi wyciągnie, ale przecież on dał bit temu i temu, to ty pierdolisz, Zbychu. Dobra, chuj, kurwa, nie słyszałem, nieważne, nie słuchałem, ale w każdym razie o wiele częściej było spotkać, kurwa, Lanka na projektach, które nie były stricte esbeckie. Jak to brzmi. I ten. A, kurwa, teraz wszystkie te bity Lanka, tak w 80% marnują się na tych idiotów z SB. Też mnie to, kurwa, boli i w kurwie. Oni są, kurwa, tacy mierni. No. Kinizimach. I, kurwa, to wykupione, ten wykupiony po prostu Benz dealer. Dlatego, ja pierdolę, dlatego człowieka, który po prostu, kurwa, czekaj, aż wejdę. On wydał ostatnio piosenkę z White'em i ja, kurwa, nie wiem. Oni nagrywają to dla 10-latków? Czy o co chodzi? Ej, Nypel, wszystko musi się zgadzać pod TikToka, wariacie. Nagrywajcie TikToki. Wariacie. A też nie wszyscy z SB są pod źliną, bo nie ma co też. No właśnie, miałem powiedzieć, że ej, Nypel, jak coś, jak tylko skończysz 18 lat, to uciekaj, bo oni cię kurwa tam zepsują, ja to kurwa czuję. Uciekaj od nich, byle nie do Quick Quality, bo tam już się skończy promocja. Byle nie tam, ale błagam cię, znajdź sobie lepsze miejsce. Kurwa, mordo, masz taki potencjał. 2020. I przejść do hip-hop nigdy stop. Panowie, mam pomysł. 2020. O. To jest quality wytwórnia w tym momencie. No w sumie... Jest najlepsza, kurwa, w Polsce, moim zdaniem. Nie ma lepszej w tym momencie, jeśli chodzi o artystów. No tak, no dla mnie taka topka aktualnie w Polsce, no nie? To by było... No, nawet nie... Kurwa, nie ponumeruję, nie powiem wam. Teraz musiałbym się zastanowić. Po prostu 2020. Ale na pewno 2020 będzie w tej topce. BDF byłby jeszcze w tej topce. I ten, i Hashashins. Dobra, to słuchajcie. Póki mam czas i coś... No, mów, Piotruś. Ja zaraz SBM powiem. Koło mógłbym sobie tak wyróżnić, bo tak strasznie widzę, że macie ciężkie podejście do SBM-u. Ja nie podchodzę tak ciężko mimo wszystko do nich, ale na przykład Jan Rapowanie. A nie, Janek jest spoko. Janek akurat jest git. Tak, on jest zajebisty. Moim zdaniem on jest zajebisty. To jest taka perełka tam, nie? Bo on po prostu się z tymi debilami nie trzyma. No. To jest, kurwa, gówna. To jest ten mądry kolega. Te, kurwa, vlogi. Jak były te vlogi, nie, to on takie, kurwa, nie pojechałem tam robić vlogów, tylko muzykę, spierdalajcie.
To jest ten kolega, który jak jedzie na wycieczkę z grupą swoich zjebanych kumpli, to wszystkie matki tych zjebanych kumpli mówią, że dobrze, jak Janek jedzie, to was puszczę. Tak. Tak, tak. Ale nie, w sensie, wiesz, jakby my tak mówimy o ogóle, nie mówimy na przykład o takim Janku rapowaniu czy nyplu, bo to są takie, kurwa, perełeczki. No i oni są super. No jakby, kurwa, w sensie, no ja słucham Janka rapowanie i każdą ostatnią jego płytę przesłuchałem i była naprawdę spoko, nie? No. Ogółem przepraszam słuchaczy, że wyszedł taki odcinek mocno rapowy. Jeżeli ktoś nas bardziej dla innych tematów, to spoko, mamy jeszcze kilka, ale no, w chuj dzisiaj idzie rapowo, nie? Tak, no. Wyjątkowo. Tak, dokładnie. Ja dostałem teraz wiadomość, chyba nastał mój koniec. Dobra, ale wiem, o co chodzi, więc potem po prostu odpiszę. Ale w każdym razie, dobra, czytamy. White 2115 i Kinney Zimmer. Póki mam czas i coś jeszcze czuję. Wszystko, co mam i czego żałuję. Podzielę na pół. Ale co ty, kurwa, podzielisz na pół? Ja nawet nie wiem. Chcę, żeby bez ciebie nie było jutra, hej. Chcę, żebyś przeze mnie nie była smutna, hej. Chcę, żeby pierwszy raz nie był ostatni raz. Zajebisty rym, człowieku. No, kurwa, myślałeś nad nim pewnie, kurwa, pół dnia. Chcę, żeby pierwszy raz nie był ostatni raz. Kurwa, no po prostu bez ciebie nie byłby na pewno taki sam. Kolejny świetny rym. Bez ciebie nawet Kalifornia traci smak. Ale mimo tego ciągle piję ją i tak. Kalifornia pije? Jej. Tak. Say what? Dobra. No Kalifornia to jest, kurwa, takie chujowe wino, nie? Dobra, dobra. Takie fresko, tylko nie jest inne. Ta sama rozlewnia pewnie. Nie wiem. Nie, bo kurwa. Przez chwilę mi się ujebało, że ono stanie gada, kurwa, i o Jezu. Dobra, mów dalej. Nie stanie, to mu po alkoholu, ale... Dobra, pre-refryn w hite 2115. I Kinney Zimmer to jeszcze raz, póki mam czas i coś jeszcze czuję, wszystko co mam i czego żałuję, podzielę na pół. Ej, masz rację, bo póki jeszcze czuję. Czaisz, bo on się spije i on tak. Potem nie będzie już. Amazing, nie? Alcoholics time. Kinney Zimmer. Nie, to refren jest. Nie, chcę zwrotkę. Chciałbym poczuć się, jak czułem wtedy, kiedy pierwszy raz odbiłaś usta na moich policzkach. 12 lat vibe. Sam już nie wiem, czy mi możesz wierzyć, ale przysięgam, że naprawdę cię nie chciałem wykorzystać. To, kurwa, co buziaka ci dała, to wykorzystała? Co było? Nagle tam, kurwa, skoro zleci przyznanie taka... się do kurwa, wiesz, 100 real ej, fest, ej, kurwa, nie? Ej. Proszę, bez G-wordów. A, dobra, wypikujesz to, Czaruś, potem? Kurwa, tylko czekaj. Jak nie zapomnę. To jest koło 48. No bez kitu, czekaj, to zapiszę, kurwa, na naszej... 48 minuta. Powiedziałem Geralt. Geralt, tak. Bilu, the Bilu G-Word. Przyzna się do G-Eazy. G-Eazy. Nie! Dobra, kurwa, zaraz ja mam jeszcze mocniejszy żart, więc czekaj. Skoro jesteś taka zimna... O, już mówiliśmy o tym w tym odcinku. Musiałeś odejść od ogniska. Myślałem, że przyjechała pizza, a to ciebie mi przywiozła winda. Fajne, panowie, bo to jest nawiązanie do... A teraz ja, młody Hilton. To co teraz będę jadł, jedzie windą. Pytanie, kurwa, czy w tym... Jak się nazywa ta sala, kurwa, szpitalna, gdzie są zimni ludzie? Zimni ludzie. Zimne suki. Jak to się nazywa? Prosektorium, tak? Czy... Zapomniałem nazwy, ale prosektorium? To się tak nazywa? Sanatorium? Nie, sanatorium to tam... Ci co zaraz, to... Dobra, to kostnica, to ona jedzie z kostnicy w górę. To co teraz pan jadł, jedzie windą? Kinney Zimmer. G-Eazy nerkowca. Kinney Zimmer przyznał się do... Dobra, zostawcie to w spokoju. Nagrywajcie TikToki.
Szybko. On też powinien zostać w spokoju. Wiecie co, ja wiem, kto na pewno w kostnicy skończył niestety. Kto? Nie mówię, że Tymek. Nie, w kostnicy niestety skończył Bass Astral. A, o Jezu, jaka ulga. Zbychu się, kurwa, co ty, wodę zagotowałeś już, czy... Tak. Zbychu, kurwa, któregoś dnia nie przeżyje nagrywek. Za powietrze się dzidzia. O kurwa. I to ja będę tym dicho w tym momencie. Zbychu, co tak cicho u ciebie? A, pewnie zasnął. Późna godzina. Nagrywamy po 12. Ale wiedzieliście ogólnie, że jeśli przynajmniej chodzi o box office, to kurwa najnowszy Jurassic World wygrał z Bazem Astralem? No w sumie... To jest już niepokojące, lekko. W sumie na dobrą sprawę to nie wiem, kogo bym obstawiał w tym wyścigu, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że to wyszło, wiesz, mniej więcej, że planowane było, że to ma wyjść w tym mniej więcej tym samym terminie, to w sumie, tak szczerze, to jakbym wcześniej o tym myślał, to bym nie był pewien, kogo bym miał obstawić, że kto więcej zgarnie. Szczerze mówiąc, no tak patrząc na to, jakiej jakości były filmy z całej tej trylogii Jurassic World, bo nie mówię o Jurassic Park, to jest święta trylogia, zostawmy ją w spokoju, ale Jurassic World akurat po tych dwóch takich nie do końca dobrych filmach, no nie powiedziałbym, że kurwa wygrają z filmem Pixara. No to jeszcze takim, który opiera swoją markę na istniejącej, znaczy opiera się na istniejącej marce już, czyli Toy Story. No, ja tu się wypowiadam subiektywnie, bo ani nie miałem parcia na obejrzenie ani tego w sumie, nie? Jakby, ja już, mnie jakoś ta nostalgia do Toy Story już trochę obeszła, nie? Jakby ta ostatnia część to już dla mnie było enough i jak ja zobaczyłem trailer właśnie, no zresztą ja przed chwilą, zanim nagrywaliśmy, to zapytałem Piotrka, że ty, to nie miał być film o zabawce? I dopiero się dowiedziałem, na jakiej zasadzie to miało działać, nie? Więc ja nawet nie byłem jakoś nakręcony na ten film. Wiadomo, obejrzałem trailer i pomyślałem sobie, wow! Ale no, takie po prostu nie, wow i tyle. Jeśli chodzi, znaczy akurat o Toy Story, to na czwórkę pamiętam, bardzo czekałem, byłem w kinie. Akurat do Toy Story mam duży sentyment, nawet teraz przy okazji wyjścia Disney Plus do żarełka sobie robiłem rewatche. No. I no, ja bym też w sumie obejrzał, tylko potrzebuję hajsu. Sobie robiłem, ale jeśli chodzi o samego Baza Astrala, wszędzie czytam o tym, że film zalicza klapę finansową. Na Filmwebie ma 6 na 10, 6,2 na 10. Jak na Filmweba to jest generalnie, nie jest to zła recenzja. Nie jest to zła ocena. Aczkolwiek jak się wchodzi na samego Google'a, to pokazuje się informacja o tym, że ten film podobał się 47% użytkowników. To jest już duże yikes. Dosyć spore i mam wytłumaczenie całej tej sytuacji, ponieważ... Ej, sorry, że tak zanim przed tym wytłumaczeniem chciałbym wrzucić pewien żarcik, bo jest żarcik, ta piosenka kosmonaucik. Ty drucha... Nie, tak, dokładnie. Jest ta piosenka ty drucha we mnie Wiecie, kto też drucha ma w sobie? No pewnie, może Agatka następny ten, następne zdjęcie podpisze. Ty drucha we mnie. O kurwa. Zobaczymy. Na pewno trzeba podsunąć pomysł. A Miś Mariusz odpisze, na koniec świata jeszcze dalej. Nie, ale akurat to, o czym chciałem powiedzieć, powód tych niskich opinii Baza Astrala. Ja wcześniej wspominałem tutaj wam, że chodzi o homofobiczny, znaczy o związek homoseksualny.
Ale nie chodzi tutaj o związek gejowski. Związek homofobiczny. O, nienawidzę tych kolorowych. O, ja też. Ruchajmy się. Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina. Tak jest, tak jak miało być. Yeah. Ej, to wiesz, co jest najlepsze? Że ty właśnie powiedziałeś cały związek polskiej prawicy. Ten kurwa Orban. Ja pierdolę, jakie tych gejów nienawidzę. Ja pierdolę. Związek homofobiczny, ja pierdolę. Ty też wypierdalasz. Nie, no dobra, ale... Chciałbym powiedzieć, jest 56 minuta. Nikt nie zażartował o jajach pełnych spermy. No co ty, przecież było, no to chodź, czyli... Michosiu. Zapraszam, burdel nam. Ale nie. Ale to nie to samo. To nie było pełne. To nie pełne było pełne. Czego? Jak jaja. Jak... Dziadzia. Dziadzia. Proszę państwa, kolejny komentarz pod postem Fagaty przewidziany. Mam pełne dziadzia. Akurat Maliś, jak dostaje powiadomienie o tym, że Fagata wrzuciła nowy post, nigdy nie ma pełnych. Zanim doszło do niego powiadomienie, już opróżnił? Już opróżniony. Ty, to jest przejebane tak pierdolić, mając post nad Clarity. No. Ej, w wszystko sumie? Dla rodziny. Ja pier... Nie, ale... Jeśli, kurwa, jeśli piłem! Astrala, no daj przed się, chwilą daj piłem! Się ja wiem, związek homofobiczny, ale śmieszny. Kurwa, zbytuj się jebać. Tak, tak. Dobrze, ale byle nie z facetem, bo jestem w związku homofobicznym. Pierdolę, nie dałem mi spokoju z tym, ja wróciłem z roboty, 23, kurwa, każą mi podcast nagrywać, kurwa, jem w spokoju burgera, oni krzyczą na mnie, kurwa. Michel Moron przyszedł, kurwa, i zaczął, kurwa, czekajcie, bo gotuję. Ale... Czekajcie, kurwa, jeszcze chwilę, bo gotuję. W każdym razie, sprawa rozchodzi się w całym Bazu Astralu i w hejcie na ten film. Rozchodzi się sprawa o jedną scenę, jednego lesbijskiego pocałunku, który, kurwa, trwa dosłownie chwilę. Nie jest żadnym rozwijanym wątkiem w filmie. Po prostu jest zawarta tam taka scena. I to jest cały problem. Disney początkowo chciał zrezygnować z tego, ale pracownicy Pixara ogłosili strajk, wkurwili się, no i skutecznie, bo scena finalnie trafiła do filmu. Jak się okazuje, chyba z niezbyt pożądanym skutkiem. Damn. Ale w sumie wyrobią na chińskim rynku, bo ta scena ciekaw, tam i tak pewnie będzie wycięta. Jestem ciekaw, czy klapa finansowa tego filmu opiera się tylko i wyłącznie na tym wątku LGBT, bo o tym było głośno i dużo osób krytykuje film właśnie za ten wątek i za to, że taki wątek w ogóle nie powinien się pojawić w filmie dla dzieci. A co wy sądzicie na ten temat? No, według mnie to... mam to w chuju, no w sensie to jakby, kurwa, nie było jakieś to propagowanie, tylko to jakby pokazywanie normalnych rzeczy, więc no jakby im, jak dziecko jest tym... Jak dziecko zobaczy takie coś, to powie, aj, przecież kurwa w sumie to normalne. Czemu mielibyśmy mieć jakieś inne zdanie na ten temat? Bo jakoś jak kurwa normalne, jak ludzie heteroseksuali się całują, no to co jest kurwa w tym dziwnego w filmach, nie? A to też takie normalne przyzwyczajanie i też, no, pewnie konserwatywni ludzie się wkurwili, bo czemu dwie mamy się pocałowały, kurwa, w filmie dla dzieci? Albo te takie typowe matki, że Think of the Children, nie? Ta. Po czym pierdolną je w łeb, jak będą się źle zachowywały, ale to tam. Ja już widzę to oburzenie na salach kinowych w Polsce. No. Chyba, że tam siedział akurat Karolek i pomyślał sobie, no ale w sumie dwie kobiety. Tylko... Po czym się zżyga w popcorn. Ej, dobra, gdzie ale jest mój jak już rozmawiamy... Jak już rozmawiamy o Karolku, to wiecie co? On kurwa wypuścił drugą część tego. O Jezu. Po 7 latach. Wiem. Sprite Banana Challenge 2. Ten człowiek po prostu... Nowa nadzieja. Po prostu nie odpuszcza. Atak Sprite'a. Karolek. Ja na jego miejscu... Karolek Wars, atak Sprite'a. Ja na jego miejscu bym, kurwa, już imię zmieniał, a jebany ciągnie dalej, kurwa.
Damn. Ej, dobra, ale jak już tak, bo ja chciałem tak odezwać się, bo ty powiedziałeś Dame, nie? To brzmi prawie jak Dane, to brzmi prawie jak Majewski, jego odklejka. Ja pierdolę. Dobre przejście prowadzącego, dobre. No to, no to wprowadź, bardzo wprowadź. Myślałeś o tym? Prowadzam, więc ostatnio... Tylko kotka tu przegonię. Prowadzę. Także prowadzący już mówi, o co chodzi. Ostatnio wydarzyła się, no tak jak gala tego High League 4, czy kurwa 3, już nie wiem, tam... Nie rozumiem tych Star Warsowych po nazewnictw, ja tylko znam... Dobra, ja jestem ważne, fanem nie? Sentino no i tak walka... nie umiem liczyć, nieważne. Bez kitu. Bez kitu była walka Marcin AKK Prankster Dubiel z Alberto. Gleba. No i w trakcie tej walki Majewski zaczął wykrzykiwać jakieś odklejone rzeczy, takie niemiłe rzeczy do Marcina. Znaczy, ja bym mu powiedział to po prostu w twarz, a nie kurwa w trakcie walki, ale to tam nieważne. W każdym razie, no, ludzie się wkurwili i mówili, o, w końcu on się zachowuje jak, no, jak on prawdziwy, że to jest tylko PR-owa otoczka, że on się zmienił, to, to im tamto. I ogólnie, no, cała spina z Majewskim, który udawał i cały czas udaje. No, jak pewnie Dane udaje. No, bo kurwa, jak czemu ma nie udawać, bo jest pewnie zastraszana. Znaczy, nie wiem, czy jest zastraszana, ale wygląda jakby, kurwa, była tak zastraszana, że zgłupiała i dalej z nim wiesz jest. Co? Nie wiem, stary, ja ci powiem, że ja za każdym razem, jak oni gdzieś się pojawiają nagle, bo kiedyś było o nich głośniej, teraz jest już w ich temacie taka cisza, albo po prostu ja nie śledzę, nie wiem. Aczkolwiek nawet jeżeli nie, jest cisza. Już gdzieś się pojawiają, czy to na jakimś fejmie, czy to akurat... załapią jakąś odklejkę i coś się o nich głośniej mówi. Ja staram się pamiętać o tym, że ja przecież obiecałem sobie, że będę udawał, że oni nie istnieją. A. Bo kurwa, to jest ciężka parka. Tak jak Dane jeszcze, no po prostu... przynajmniej po występie u Kuby Wojewódzkiego, nie wiem, czy to było przez kwestię taką, że zżarują stres, ale może się wydawać taką po prostu nieszkodliwą, głupiutką osobą, to Majewski jest, kurwa, tak nieciekawą personą. No. No. Jego konfrontacje z Wardęgą, jak tam, kurwa, próbuje go poniżyć gdzieś tam, kurwa, smyrając go po brodzie i zachowując się w taki sposób bardzo protekcjonalny. Mnie odtrąca coś takiego bardzo u ludzi. Takie wymuszanie na kimś tego, żeby czuli się gorsi od ciebie. No. Jakimś takim, kurwa, no po prostu zachowaniem. To jest taka projekcja, nie? Tak. To jest taka projekcja tego, że on się beznadziejnie czuje z tym, albo jest takim po prostu frajerem, że chce poniżać innych, nie? I to jest takie, kurwa, ja jestem dobry, a ty jesteś chujowy. Kurwa, no ale jest coś takiego. Przeważnie, kurwa, tacy ludzie, co byli, co już mają te swoje 5 minut, ale byli w chuj zdesperowani na to. Oni za każdym razem śmierdzą tym samym gównem. Za każdym razem, kurwa, przychodzą potem odkleje, kurwa, przychodzą potem... Bo jest ta sama morenka człowieku. No, i no, kurwa, na dobrą sprawę, jakby wydaje mi się, że gdyby, kurwa, na przykład taki nawet Sobel, no nie? Miał jakiegoś takiego menago, który byłby trochę bardziej poukładany i by powiedział, słuchaj, kurwa, gówniarzu, masz szlaban na odpierdalanie przez najbliższe pół roku, to też sądzę, że takie historie też zupełnie inaczej by się potoczyły, no nie? To jakby... trochę przyzwolenie, tak, kurwa, społeczne tutaj... tworzy takie postacie, które potem, kurwa, tak, właśnie poniżają tylko, innych. Też w sytuacji Sobla to to była akurat kwestia tego rodzaju, że on dał się złapać na coś takiego jak za szybkie boom. Tak, tak. Które jakby... bardzo, bardzo szybko go wyhajpowano. Ta, on... I tak samo szybko mu odjebało po prostu, nie? Poza tym on jakiś, z mojej perspektywy, to jest młodziutki, on jest zero, żeby nie skłamać, kurwa, czekaj, Sobel... On miał chyba 19 lat jakoś, nie, kurwa, jest... nie wiem, on jest chyba do mnie chyba tylko rok młodszy? A nie, 0-1, nie wiem, kurwa, to nie aż tak, ale... On jest chyba on do mnie rok 0-1? Młodszy, więc kurwa... Ta, 0-1. Yeah. No. Nie wiem, czemu mi się ujebało, że był 0-0-3 czy coś takiego, nie? Mata też jest chyba 0-1. No tak. Nie, Mata jest 0-0.
Bo to jest 00? On jest mój rocznik. Mata jest mój rocznik? No. O kurwa. Wydawało mi się, że jest młodszy. No, no, ale w każdym razie, zero, zero. No, weź gościa, który niedawno co skończył 18, kurwa, wpierdol go w taki mainstream, jak go wpierdolono, przecież, kurwa, on po tej imprezie od razu podpisał kontrakt, kurwa, już był wydawany przez, żeby nie skłamać, co to była za wytwórnia, kurwa, przez Def Jam chyba. No to też duży gracz, no nie? No. A wiesz, komu też odjebało po jednym... Po jednym utworze? Kobu? Masnemu Benowi? Young Multi? Young Multi? Ty osiągnij najpierw coś, a potem się wypowiadaj na mój temat. Tak, kurwo jebana? Do nóżki jebana, kurwo. Bo ja mam milionowe zasięgi, a ty, kurwo, co masz? Jakieś dredy na piździe. Wracamy do projekcji. Tak, teraz będziemy, kurwa, kończyć podcast tym samym tematem, którym zaczęliśmy, nie? No ta. Bo to nie prawda. Wiem, czy wiecie, ale... Ale nie, w sensie... Ej, bez kitu, bo my nie powiedzieliśmy chyba, kurwa, o tym na początku. Nie, końcu. Ja w sensie powiedziałem. Zwykło no. Powiedział. No. Powiedziałeś? Tak, był mój bardzo mały rant wepchnięty w to, jak recytowałem jego jeden ze starszych utworów, bo pamiętajcie, że BDS był jednocześnie jednym z pierwszych, co tutaj powiedział głośno w rapie, że popiera LGBT i mu nie przeszkadza chłopak z chłopakiem, a jednocześnie jest to koleś, który wcześniej nawijał, że woli wydawać mniej niż wyglądać jak gej, typie. Jak wygląda gej? Jak gej. A wiesz, że gejów należy leczyć? Wiesz, że gejów... No, jak każdą inną osobę jak w sumie. Gej, jeśli gej ma anginę, należy podać antybiotyk. Myślałem, że... To prawda. Już chciałem pytać, czy Piotruś, czy ty, aby też nie jesteś w homofobicznym związku? Nie. Nie. Nie, co? Skąd ten pomysł? Ale nie, panowie, jest kurwa późno. Jest ale późno. Ale jeszcze pytanie, jedna rzecz. Bo ja tutaj... Jeszcze jedna rzecz. Masny Ben wydaje lody. Niedługo wydaje lody. Czajcie to? Lody. Masny Ben sam sobie zrobił loda. Masny Ben robi lody. Masny Ben to robi lody. To ona... Weź kurwa, zrób mi loada, ja ci też zrobię loada, kupisz go za 2 złote, nie wiem ile będzie kosztował. Masny Rey Mysterio. Weź kurwa. Loady. No. Ej, ale wyobrażacie sobie teraz, jak będą one w Żabce, nie? I ja pierdolę, współczuję tym wszystkim, kurwa, kasjerom z Żabki, będą przychodzili do pracy, mówią, nie no, jak jeszcze raz usłyszę, zrób mi kurwa loada, to chyba wyjdę. Ja pierdolę, nie, no ja muszę dostać... Wyobraź nadzieję, sobie... że nie będzie jak w Lidlu. Yeah. Właśnie, miałem powiedzieć, że wyobraź sobie takiego Piotrusia, który siedzi u siebie w Lidlu i nagle wpierdala się pierwsza fala. Dzieciaki po lody ekipy, druga fala, 20-latki po lody masnego Bena. I kurwa, cały dzień Tower Defense. Ale to musi być wkurwiające, jak przychodzi do ciebie i takie... Nie, nie zrobimy ci. Tak, potem biegną po pizzę Kizo, no nie. I, kurwa. I, sukces. O chuj chodzi, że nagle influencerzy się interesują, kurwa, artykułami spożywczymi, kurwa. Kiedy w końcu, kurwa, jakiś influencer wypuści swoją tą limicję edytowaną harnasia? Ja nie mówię, kurwa, o tym z lodoherbatą, bo to było zajebane od Gawryli, a nie na odwrót, więc to był scam. Ale niech któryś influencer wyda swojego harnasia albo swoją Tatrę, kurwa. Ale ja wiem, dlaczego tak jest. No. Bo ci, kurwa, dziecko prędzej kupi przecież, kurwa, pizzę, czy lody, niż, kurwa, jebaną nie, Tatrę. No, coś w tym jest, kurwa, ale no... Tak, wyobraź sobie, że Menel mówi, ja pierdolę, w końcu ten influencer wypuścił tę magiczną Tatrę. Idziemy się najebać, tak jak, kurwa, codziennie, ale muszę najpierw wyżebrać te pieniądze. Przecież, nie mogę się doczekać. Gdyby jakiś youtuber / influencer wydał jakieś... kolabo z jakimś browarem, to bym musiał, kurwa, co chwilę jakimś 15-latkom tłumaczyć, że nie, bez dowodu ci, kurwa, tego nie sprzedam. Nie obchodzi mi, kurwa, że jest freeze na puszce. Spierdalaj. Wyobraź
wyobraź sobie takich 5 Beneli, kurwa, siedzą na ulicy, zażygani, kurwa, śmierdzący i popijają sobie harnasia ekipy. Ekipa! Ekipa! On mówi o smaku murczy. Tak siedzą i mówią... Oni tak siedzą i mówią, Jezu, kurwa, w końcu ten freeze wydał, to czekałem na to całe lato. Kurwa, nareszcie mój ulubiony YouTuber wypuścił moje ulubione piwo w edycji limitowanej. A potem wstaje i zaczyna śpiewać. Mój metalowym kubeczku. A ten drugi mówi, strachu o czym ty pierdolisz, jak ja znowu tupa. On mówi, zamknij mordę, pomerze jebany, kurwa. Ty zbierasz na browary, a ja zbieram na doładowania, żebym mógł na... Kurwa... Na moim telefoniku obejrzeć nowy odcinek ekipy. Ja bym na miejscu ekipy wydał jakieś kolabo z jakimś, kurwa, browarem, ale tak za jakieś 10-15 lat, żeby ci wszyscy ludzie, którzy teraz oglądają ekipę, w sensie ludzie, dzieci, które oglądają teraz ekipę... Bo dzieci nie są ludźmi, tak. Kurwa, jebać dzieci. Jebać dzieci, ale nie za bardzo, bo za to jest paragraf. Znaczy, kurwa... Wiecie, dlaczego papież nie może? Jest i on! Wiecie, dlaczego papież nie może podchodzić do dzieci? Wszedł czaro, cały na żółto. Jak pytałeś o odpowiedzi tydzień temu do mojego pytania, dlaczego papież nie może zjeść burgera, to w sumie żałuję, że wtedy nie powiedziałem tak. A. Dziewczynka z warczykoczykami zjadła go pierwsza. I tym akcentem myślę, że godzina 12 minut tutaj albo chwili możemy powoli skończyć. Chyba, że macie jeszcze coś do dodania, jakiś temacik. No bo mówiliśmy o lodach masnego Bena, nie? No. I są też takie lody, koral, kurwa, no nie? Kurwa, Zbychu, to było pytanie retoryczne, kurwa, chce mi się spać. Dobrze, już, to. Na szybciutko. Są takie lody koral, no nie? Jest taki stan, Colorado, no nie? I tam jest taki kanion. I on się nazywa po angielsku Grand Canyon. I jak to sobie połączysz kropki, to wychodzi ci Grande Connection. Grande. No. Nasz ulubiony. Tak. Nasz ulubiony. On piękno odklejki łapie. On to, kurwa... Raperzy bracia Kacperczyk. Właśnie. Ciekawe, od kiedy... On już chyba, kurwa, się tak pomylił w tym, że myśli, że popowi artyści to raperzy, ale w sumie się, kurwa, mu nie dziwi. Właśnie, bo z Czarkiem weszliśmy w mały dyskurs na moim Discordzie. Mianowicie poleciał jeden szocik z jego filmu i... ten. I Czarek powiedział, kurwa, ale odkleja. Ja powiedziałem, nie no, do tego momentu nie było tak źle. I tutaj chciałem właśnie ten... Chcieliśmy właśnie o tym wspomnieć. No, czas nas goni. Mianowicie czas ma na imię Piotrek Parking, ale jak coś. To... Bo już potem za tydzień, kurwa, by to przeciągać, to już się chyba nie opłaca. Więc to na szybciutko, Czaro. Ja ci powiem tak. No. Grande, on fajnie wyjaśnia raperów, no nie? Tak, ale nie mówię, że tego nie robi fajnie, bo ja też uważam, że to robi fajnie, ale jak mówi o czymś innym, to jest totalna kurwa odkleja. Tak, dokładnie. Chłop się zatrzymał w latach 80. w swoich poglądach niektórych. Po pierwsze właśnie, że on nagle sobie ubzdurał, że to, że... A to, że Kłeba wystąpi w Kiecce, a to, że nie wiem, tam... Kogo tam jeszcze podało jako przykłady takich ubiorów? Jezu, on mówił o Tomim Cashu, on mówił, kurwa, o tym, że no, ci raperzy teraz wyglądają tak, a nie inaczej, nie jak raperzy. Jakby, kurwa, wcale to nie było tak, że coś się, kurwa, rozwija, nie? I jakby moda to moda i chuj, jak tego nie rozumie, to, kurwa, tego nie rozumie. Znaczy, a nie, że pierdoli. Przyjebać się, że właśnie moda wygląda chujowo, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Odkleja wjechała jak dla mnie wtedy, kiedy zaczął pierdolić, że o, bo to jest propagowanie propagandy wiadomo jakiej. Haha, zaczyna się na E, a kończy na L, a kończy na GBT. No. LG? Tak, telewizor LG. Beketyku? LeBron James? LG? Luigi got big titties. Yeah. No. Ale wiesz co w tym wszystkim jest najzabawniejsze według mnie i sądzę, że to jest zajebisty akcent, żeby skończyć ten odcinek?
Że właśnie koleś, który kurwa twierdzi, że wojna na Ukrainie to jest jakiś zaplanowany kurwa, wiesz, spisek polskich władz, kurwa, żeby nas wcisnąć pod bucik, kurwa, i wiesz, i skłócić z narodem, który dosłownie jest kurwa atakowany przez Rosję, no nie? Koleś, który twierdzi, kurwa, że raperzy ubierając się tak czy inaczej to jest propagowanie jakiejś kurwa zachodniej propagandy, to jest jednocześnie koleś, który... Nawet on, kurwa, widzi, jak ci raperzy są zjebani aktualnie. No, kurwa. To jest dobry punkt. Co, nie? Koleś, który już nawet nie wie, kurwa, czy Kacperczyki to jest rap, czy alternatywa, czy chuj wie co, już wszystko wrzuca do jednego wora, no nie? No, to, kurwa, nie wiem, to było taka odkleja. W sensie Kacperczyki są bardzo fajni, tylko to nie jest ta, kurwa. Tak, tak, też dostaje... On mówi, kurwa, ten jebany Mysłowicz znowu, kurwa, śpiewa, ja pierdolę, się nawet nie rymuje. Kurwa mać, kto to jest ten Bednarek, to chujowy raper. Który, kurwa, ja pierdolę grubszą. Kurwa, no faktycznie Doda to miała tupet powiedzieć, że Sentino to jest jakiś raper, jak ona nawet nie potrafi flow jakiegoś dobrego znaleźć. Bez hitu. Ej, wiecie co, ale ja bym kurwa powiedział jeden żart, że wiecie kto, nie możesz nagrać kawałka, ale to by się, to byłoby kurwa dwuznaczne. Papież! Papież! Czarek, błagam, powiedz, że papież! To papież. Chodzi o papieża. Zawsze chodzi o papieża. To mimo, prawda. Że on już nie chodzi. On nie chodzi. A dlaczego papież już nie chodzi? Kurwa, no bo nie żyje, no. I dobrze. Bestia z Wadowic okiełznana. Dobra, więc powinniśmy skończyć jakimś family friendly tematem. Także, no jest cisza nocna, nie? Family friendly tematem? Tak. Widzieliście jak Fritz wskoczył do kulek? Widzieliście? Ja widziałem. A wiecie, kto też wskoczył do kulek? Ale jakich kulek? Jego była dziewczyna, wskoczyła do kulek pełnych spermy.